Jakie masz ciasteczko? Takie najzwyklejsze, bez czekolady, bo innych pani nie pozwala. Maty, uczysasz się? Nie. Co dzisiaj macie w szkole? My sport day! Cieszycie się? Tak. A wiecie, że przyjdziemy z tatą? I tata i ja będziemy wam dopingować. Będziemy się zamieniać. Raz jedne tata pójdzie do Lili, później ja pójdę do Lili i tak na zmianę. Zrobić wam też na pamiątkę jakieś zdjęcie ze sports day? Tak, ale do mnie nikt nie idzie. A powiedziałam, że nie idzie do ciebie ktoś? No powiedziałam, że idziemy i na zmianę. Jest u mnie, to tata mnie nauczy. No wytłumacz jej to Lila, bo zobacz, no. Z rana ciężkie myślenie. Ja jestem mamą, ty jesteś tatą, wtedy tata jest ze mną, mama jest z tobą. No, zrozumiałaś siostrę? Ja myślałam, że mama z Lilą wtedy... Matysiu, przeanalizuj to sobie w główce i się szykuj. Ja już wiem. Ja też już jestem gotowa. Tata właśnie zawiózł dziewczynki do szkoły i później się spotkamy z nimi, tak jak mówiliśmy, na dniu sportu, a ja się właśnie ubrałam, założyłam takie spadryle wygodne, tą białą marynarkę, pod tą bardzo prostą, taką wiecie, po prostu trapezową sukieneczkę, cieniusieńką, bo jest bardzo ciepło, fajnie, że ta marynarka mi do niej w miarę pasuje. I jeszcze uciekam do sklepu, do Tesco, bo idę do koleżanki na kawę, ale chciałam mi kupić albo kwiatka, albo coś. Zobaczymy jeszcze, co tam znajdę. Słodkości już jakieś tam do kawki mam. Także uciekam, bo jestem umówiona za 25 minut, a muszę ze wszystkim zdążyć. Jakiś czas temu wróciłam do domu i przerabiałam trochę dla was vloga, bo nie będę miała od jutra czasu, także stwierdziłam, że dzisiaj w wolnych chwilach będę przerabiała dla was vloga, a teraz szykuję sobie tortille i dzisiaj będzie z serkiem halloumi i ten halloumi jest z chili, podsmażę go i będę jadła z takim wrapem w kolorze zielonym, ze szpinakiem pewnie, z ogórkiem, pomidorem, sałatą i z... No właśnie, jak to się nazywa? Humusem! Kurczę, halloumi i humus, dlatego nie mogłam przypomnieć sobie tego wyrazu. A, jeszcze sałatę sobie umyłam, no właśnie, jeszcze mam tutaj sałatę i zrobię sobie taką pyszność. Zostało mi pół godziny, troszkę więcej, czekam na tatusia, aż wróci z siłowni, no i zbieramy się na dzień sportu, muszę się przebrać z tej sukienki, bo miałam dzisiaj sukienkę, ale powiem wam, że nie było mi aż tak ciepło, mimo że temperatura jest dość wysoka, ale powiem wam, że biało i na pewno założę dżinsy i po prostu jakąś koszulkę albo leginsy i koszulkę, żeby mi było wygodnie dopingować dzisiaj dziewczynki. Mam nadzieję, że będą, wiecie, waleczne, z roku na rok widać, jak na tym dniu sportu idzie im coraz lepiej. No, mam nadzieję, że też dzisiaj będzie im się fajnie biegało i brało udział w współzawodnictwie. I gotowa na sports day do dziewczynek, luźno się ubrałam, założyłam takie śmieszne leginsy, po prostu wiecie, trampki i uciekamy wspierać dziewczynki. Gotowa? Tak. Matysia? Nie jest tak gorąco, na szczęście. Co? Matysia? Matyś! Cieszysz się, że jesteś w drużynie z Lilą? Tak, zawsze jesteśmy razem. Tak? A Lila w zeszłym roku miała żółtą. Nie, ty miałaś rację, ona miała niebieską też. Musi być przerwa na picie. Ale muszę moją czapkę. A no to gdzie masz czapkę?
poszła, Liluszu, twoja pani? Nigdzie, kochanie. This is his chance. Forget the skipping, mum. Yeah, I didn't get it. I'm saying to him, I don't know where you heard it. I was at the end, don't worry, mate. We've only got to do it once a year. Super, Matyś, super. Troszkę szybciej, odrobineczkę. Yeah. Jest dobrze, okej. I szybko, biegiem, biegiem, biegiem! Brawo! No i mamy przerwę, tak? Ale całkiem nieźle tej drużynie idzie, co? Bardzo fajnie. Cały czas mają pierwsze albo drugie miejsce. Ciekawe jak reszta niebieskich drużyn, bo to później się sumuje. Na pewno tak, chciałbyś. Super, Mati. Lin, Mati, jak pomaga, co? Biegnij, szybciej, Lila, szybciej. Lilu, nie idź szybciej. Idź szybciej, Lila, nie spadnij ci tak szybko. Szybciej. Puść to i biegnij. Która drużyna wygrała, Lilusiu? Blue. Blue, czyli jaka po polsku? Niebieska. A ty jesteś jaka drużyna? Luna Blue. A Matysia? Luna Blue. No pewnie, a wiesz, że to jest trzeci rok z rzędu, jak wasza drużyna niebieska wygrywa? Dzień zawsze sportu? Wygrywa. No zawsze, trzeci rok z rzędu. Nie jest zawsze na sports day. Every PE lesson, every sports day. Tak? Ale wam dobrze poszło, naprawdę, macie farta. Czekamy na Matysię? Mama szykuje lekcje dla dziewczynek. Zaraz Matysia przyjdzie, będzie robiła i Lilusia. I Lilusia będzie robiła u siebie na komputerze. Muszę ją zalogować do systemu. No i dziewczynki będą robiły lekcje. Mają dosyć sporo. Także widzicie, dzień sportu było super. O, nawet nos znowu opaliłam. Cały czas w okularach. Jejku, jak ja mam włosy dzisiaj. Przepraszam was, że nie wyglądam jakoś korzystnie, ale jestem jakaś taka po tym słońcu, wiecie, wykończona. Standing in the doorway, moments before we for my hopes and fears. Kochani, i to już ostatnie pozdrowienia na ten czas, tak jak powiedziałam, do końca maja. Następne pozdrowienia zrobimy już za jakieś pół roku. I z tego miejsca pozdrowię jeszcze kilka osób. Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić Magdalenę Raszewską, Milenę Muras, serdecznie pozdrawiam, Kingę Miłek, serdeczne pozdrowienia, Anna Wyobraźnia, Antonina Opioła, serdeczne pozdrowienia, Gabrysia Grzech i jeszcze dwie osoby, Nikola Góra, serdeczne pozdrowienia i Natalia TV. Buziaczki kochani, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym filmie.